Cześć moi drodzy, w kolejnym materiale z Forza Horizon 5. Kontynuujemy przygodę w Oho. Mamy na szczęście mnie daleko. Tak, jeszcze swoich gwiazdek utraconych nie ponaprawiałem. Ale zostały nam jeszcze tylko dwa wyzwania. Dwa wyzwania nam zostały, także dzisiaj sobie je zrobimy. Ja zapraszam do oglądania, a ty zostaw łapkę w górę, komentarz dla taktycznego zasięgu i życzę miłego oglądania. Okej, pewnie też będzie właśnie jakieś wyzwanie na czas. Ile mamy? 2 minuty do 3 gwiazdek. 4 i 1 kilometra. Postaram się go przejechać jak Bóg przykazał, czyli że po drodze. Bo tu już widzę skrócik. Spróbujmy to. Bez oszukiwań, bez oszukiwania przejechać. Mimo że jest ślisko i widzę, że ten samochód bardzo, bardzo rzuca. Chciałem was jeszcze dzisiaj zapytać właśnie o odblokować jeden samochód, odkryć wręcz, bo to są ukryte auta w stodole. Myślę, że powinno nam się to udać dzisiaj bez problemu. Mam jeszcze w zanadrzu jeszcze jeden festiwal, chciałbym też rozpocząć. O, to niski bieg. Tak, jeszcze uczę się tych biegów po prostu, żeby je na słuch bez problemu za szybko. Nie, cofnę, żeby po prostu mieć większe szanse na te trzy gwiazdki, tak? Tak, tam miałem wrażenie, że za szybko wjechałem. Tutaj, że za wolno. Mamy jeszcze 10 sekund. 52, 53 i... Ej. A ja mam tam zrobić zdjęcie. Czekaj, do tyłu. Raz. Niestety, ale muszę cofnąć. Gdzieś tu. Szybkie P. I szybka fota. Nieważne jaka. Ważne, żeby była szybka i nie wiem, czy mi właśnie w tym mierzy czas, jak jestem już w trybie zdjęciowym. Mam nadzieję, że nie. Bo mogłem się nie wyrobić. I want to say muchísimas gracias for everything. We always put Papa Fernando's picture on the ofrenda for Día de los Muertos. This year I'll have a lot to say to him. Tell him the Vocho is in safe hands. It will be. Abuela Rosa says her papa would want the Vocho to go to a racer just like him. And I agree. So, it's yours now. What? Ale, no. Just promise you'll always bring it back to my taller. Now get out of here. You have a Hall of Fame to enter. That should give Papa Fernando and I time to work on more ideas. Okej, czyli że jednak żeśmy zdążyli, mieliśmy 4 sekundy jeszcze, no 3,5. Także nie było tragedii. Okej, gdzie teraz mamy coś jeszcze? Tak. Jak żeśmy skończyli, to mieliśmy samochód, ale widzę, że nas w ogóle w innym miejscu wyrzuciło. Ale tutaj jest scena uliczna Horizon. Żebyśmy zaczęli od tego. Tak, mamy jeszcze jedno woho do ukończenia.
naprawdę śliskie jest podeszwa. Nie będę ukrywał, że nie. Śliskie jest jak nie. Ej, mam wrażenie, jeździłem tym Skyline'em wcześniej na Donut Low i powiem wam, że on dużo lepiej szedł. Czyli, że musiał być przerobiony. No redukcja do jedynki. Nie, no mam wrażenie, że to jest trochę to przekoloryzowane tam od tego samochodu i jeżeli chodzi o wejście, wchodzenie w zakręt. Aczkolwiek no w sumie ten samochód na dwójce jedzie 120. Ciekawe ile mój prywatny. Ale wiecie co, jednak niech to sprawdzi. No wolę żyć w niewiedzy. No to co, dojeżdżamy i rozpoczynamy wyścigi uliczne, tak? Solo. Tu mam wyścig uliczny, okej, do zrobienia. A ja nie odblokowałem już przygody? Chyba tak. Okej, ale nie ukrywam, że chciałbym się przejechać. Tylko jakim autem, co sobie wziąć? Lamborghini? A wystartujmy, będzie szybciej. Szczerze to miało taką ikonkę, jak są te ikonki, gdzie się rozpoczyna te wyścigi. I to mnie troszkę zmyliło, ale... This is it. The man... Aha, to jest tylko pewnie jak Goliath. Okej, no to się przejedźmy. Ciekawe, ile czasu nam to zajmie. Szlak by to! Dobra, nic się nie stało, naprawimy to. Skupiłem się na tym, żeby tego przede mną nie uderzyć, a uderzyłem po prostu w samochód jadący nas naprzeciwko. Tak, brawo ja. Nie, ale powiem wam, że te Lamborghini, to jest Aventador, prowadzi się naprawdę świetnie. Jak mi się wydawało, czy on driftowozem pojechał na wyścig uliczny. Bo mam tego Nissana, szczerze mówiąc, i wydaje mi się, że to jest driftowy. Dobrze, że tam nic nie było, żadnego pachołka, ale bym się w tym dolił. Tutaj się nie obeszło bez osierki. O, sorry, pardon panowie. Thank you.
nie. Była zawrotka, nie spojrzałem na mapę. Za bardzo nie przepadam za jeżdżeniem po tym ogólnie miasteczku, nawet w grze swobodnej. Bardzo ciasne. Ja sobie średnio radzę, że tak powiem, na wąskich zakrętach. Wolę bardziej takie dynamiczniejsze trasy. Sorry, pardon, nie chciałem. Posuń się, bo te lampy jest prawie jak przyklejone. Zaraz pewnie moje słowa wrócą się przeciwko mnie. Stracę trakcję. Mam nadzieję, że nie. Że uda mi się pokonać ten cały wyścig bez problemu. Aczkolwiek już lekkie problemy miałem tam na tej trasie. I muszę się skupić jeszcze na zmienianiu biegu, bo wam, że komentując zapominam, że ten samochód naprawdę szybko się napędza, szybko łapie obroty, które tak powyżej czwóreczki już można sobie odpuścić trochę. Jedziemy już ponad 3 minuty, prawie 4. Spory wyścig długi. Długaśny wręcz bym powiedział. Ale 300 można jechać bez problemu. No i właśnie zgubiło mnie patrzenie nie na trasę, gdzie biegnie, tylko się rozpędzając i skupieniem się na biegu, na biegach, na zmianie biegu, o, chciałem powiedzieć, ale myślę, że jeszcze będzie okazja ich wyprzedzić. Za agresywnie jeżdżę. Mnie też zgubi. Mam nadzieję, że wygram ten wyścig, że nie będzie siary. Ok, tu mamy długą prostą. Myślę, że damy radę. Udało 60% trasy już praktycznie za nami. O nie, po prostu no to była szansa i tak ją zmarnować. Jestem piąty, przede mną już czwarta osoba. Jakie zawijasy, tam będziemy się wspinać na górę. A, jest mi źle, nie jest to perfekcyjny jakiś przejazd w moim wykonaniu. Poddaję i jadę przed siebie. To jedna osoba przede mną do pierwszego miejsca. Z
Nie, ale naprawdę, na tej autostradzie, jak on przyduktył ten samochód... Za szybko. Moja wina, za szybko. Cofnijmy sobie trochę. Wiadomo, no jest 80% trasy, już to będę używał trochę tego cofnięcia. Bo McLaren P1 przede mną nadciąga. Nie, po prostu... Widziałem go wcześniej, ale myślałem, że go jakoś zgrabnie ominę. Redukcja w łapiki w dół i jedziemy. Trasy. Że już niedługo finisz. Nawet całkiem przyjemny wyścig. Nie idealny w moim wykonaniu, ale całkiem niezły. Ja tak uważam i zeszło nam nad nim 8 minut. Nie jest tak źle. Myślę, że Goliat jest... Jest gorszy. Okej, z tego miejsca co byśmy mogli zrobić więcej? Nowy rozdział jeszcze nam będzie pokazywać, że możemy sobie wybrać. Właśnie na te pokazówki chciałem jechać. Nie, to na razie zostawimy. Jesteśmy z tej strony mapy. Jesteśmy w dalszym punkcie. Ale tu mamy jeszcze Woho. To zawróćmy. Dokończymy tą przygodę Horizon Woho i polecimy sobie już dalej na co? Ten festiwal pokazówki. Tak, bo fajnie by było sobie odblokować wszystko i po prostu jeździć. Tam była tablica. 4,5 km. To jest kolejna tablica, której nie zbiorę, ale jedno. Lekka wycinka w lesie. Znów zapomniałem o zakręcie.
200 meters, turn left. No zastanawiam się nad wyłączeniem tego asystenta, jeżeli chodzi o ruch, żebym miał tylko GPS-a. Bo nie ukrywam, czasem on mnie oszukuje, a tak to może i bym się nauczył po prostu tego, jak jeździć po tych zakrętach, tak nie patrząc właśnie na te strzałki, bo one czasem oszukują. O, zablokowane. Czyli, że muszę zdobyć po prostu jakąś gwiazdkę gdzieś, okej. Okay. Ale to nie teraz. Eliminatorki, tiruriru. To ukończyłem, to jest Battle Royale. To jest Goliat. Kolos. Pewnie Kolos też, nad Kolosem też nam zejdzie, dlatego pojedźmy sobie, może tutaj jest coś nowego. Gdzie coś jeszcze nowego jest? Jakiś Super 7. Kurczę, gdzie jest jakiś jeszcze festiwal? Bo ogólnie festiwal mamy tu. Ścieżka Horizon. Trasa testowa. To zobaczmy. Zobaczmy jeszcze tą trasę testową. 100 meters. Tym Woho zajmę się później. W takim układzie. Bo nie chcę was męczyć tym, żeby to powtarzać w kółko jedno i to samo, a odskoczę sobie to, zdobędę gwiazdeczki i w kolejnym materiale myślę, że to ogarniemy sobie spokojnie. In 400 meters, turn right. In 100 meters, turn right. Turn left. In 400 meters, turn right. Turn right. You have arrived at your destination. Okej, no to zacznijmy. Czym byśmy się przejechali? Trochę tych samochodów jest. Ale wiecie co, chyba pojadę jeszcze Lamborghini. O, mogę sobie ulepszyć auto. To byśmy sobie na pewno opony, żeby się kleiło bardziej do asfaltu. Tylko mnie dragowe uratują, okej. Zmienimy sobie felgi? Dobra, nie, na razie zostawmy tak jak jest. Skrzydło jakieś? Bez i... kogut. Okay, zderzak przedni. Ale sterowanie mi wzrasta. Okej, to weźmiemy. Weźmy troszkę... Podkręćmy go. Sportowa, wyścigowa, teraz rajdowa. Wyścigowa musi być. Okej. Okay. I tyle. Zakończmy to. Aha,
A jeszcze muszę go przerobić. Wszelkie ulepszenia i tuning. Tutaj chyba zawieszenia nie było, nie, bo zawieszenie jest chyba tutaj. Świstaki można dodać, co by miał troszkę więcej koni. A tu było zawieszenie. Też go wymaksuję DS2 i po prostu tyle z tego będzie. Okej, okay, ja chcę to przerwać, bo to chyba właśnie pożycz konfiguracji zakończy. No to właśnie było chyba to, że mogę sobie ulepszać, jeździć i tyle. No takie. Myślałem, że dadzą mi coś lepszego tutaj do roboty. To gdzie możemy dalej jechać? Tu byliśmy. Tutaj coś jest, początki Horizon. Jest wyzwania driftowe. Woho, czego nie mogę zrobić. Tu byłem, tu jest ta fioletowa strefa uliczna. A gdzie jest właśnie... co? To gdzie jest? Gdzie jest ta strefa pokazowa? No gdzieś tu się chyba mieści, nie? Tak, wszystkie fioletowe to podchodzą pod strefę, pod te przygody uliczne, a pokazowe? Następne mam 3. Wyścigi przełajowe. No okej, okay. Mamy 3, odblokujmy sobie to. Zobaczymy, czy nam się pojawi ta ekspedycja, tak? You, Alex Ramiro, tak, pojawiła się. Every single fan messaging me to ask when this is opening. Great news! I'll tell them all very soon, shall I? Tak, i jest ta ekspedycja tu. Ekspedycja w Bali, a gdzie jest ta ekspedycja pokazówek? Amigo! I think we should show Horizon why the Baja is home to the biggest off-road race on Earth. And if we have time, we might set up an outpost or something. Wycieczka Horizon. Ekspedycja. Początki. Ej, no serio. Zabijcie mnie, ale nie widzę. Okej, okay, ale nie będę przedłużał tego materiału. To będzie w nim na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.